Więc sobie wyobraźcie, że mieszkacie sobie w Berlinie, jedziecie sobie do Paryża, a za dwa dni, jak dostaniecie wizę, musicie być w Bieszczadach. I pytacie, przepraszam, ile to kosztuje? Oni mówią, $1. No i wy macie w głowie, okej, okay, no to będzie 86 bondów, prawda? Dajecie im 86 bondów, a oni mówią, nie, nie, to jest 150. Siemanko, witam serdecznie, Piotr Polo Przywarski. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam troszkę na temat Zambii i Zimbabwe. Jest to drugi dzień z rzędu, kiedy się nie ruszam i piąty dzień z rzędu, tak, od środy, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, piąty dzień, z czego trzeci, hej, roboczy, kiedy nie otrzymaliśmy wizę do Malawi i muszę powiedzieć, że delikatnie się troszkę poirytowałem. Zatem chciałbym odpowiedzieć troszkę na wasze pytania z Instagrama, które zadawaliście, i opowiedzieć, jakie są różnice między Zambią oraz Zimbabwe. Największy stereotyp, jaki jest dotyczący kontynentu afrykańskiego, jest taki, że tutaj jest gorąco. Oczywiście jest, ale dystans, słuchajcie, dzielący północ a południe Afryki, to wydaje mi się, że około 12 tysięcy kilometrów, co jest dość sporym osiągnięciem, muszę powiedzieć. I tutaj w zimę jest oczywiście zimno, temperatura spada naprawdę bardzo nisko, a w dzień potrafi być bardzo wysoka temperatura. Dodatkowo co kraj to obyczaj. Jak czasami mówicie, Piotrek, a czemu nie tu, a w tym kraju było ciepło. No słuchajcie, w Tanzanii jest teraz zajebiście ciepło, pomimo że jest pora deszczowa. Jest naprawdę wysoka temperatura, no ale różnica między Tanzanią tutaj, a na przykład Zambią, no to słuchajcie, około ponad 2000 w sumie kilometrów. To jest taki dystans, słuchajcie, jak mniej więcej z Berlina do Barcelony. I tak to może być. W Berlinie pada deszcz i jest zimno, a w Barcelonie jest cieplutko. Czy wszędzie w Afryce jest drogo? Nie, nie wszystkie kraje afrykańskie, słuchajcie, są drogie. Wszystko jest zależne od ekonomii danego kraju. RPA jest takim krajem, który jest dość, można powiedzieć, stosunkowo okej, jestem w stanie powiedzieć ceny. Nie najdrożej, nie najtaniej, ale wszystkie wycieczki, wszystkie atrakcje, które chcielibyście zrobić w tym kraju, będą drogie, jeśli nie będziecie ich robić na własną rękę. Następny kraj, który odwiedziliśmy, to Zimbabwe. Tam jest zupełny kosmos, jeżeli chodzi o ceny, o rozbieżność cen, o to, jak to wszystko funkcjonuje, o inflację, która była do roku 2008, jeżeli dobrze pamiętam, 283 miliony procent, banknoty były drukowane w nominałach bilionowych, co oczywiście skutkuje tym, że dzisiaj jest zajebiście drogo, używany jest dolar amerykański, ale to nie koniec. Są takie momenty, jak mówiłem w niektórych filmach, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to wam wytłumaczę. Idziecie do sklepu i dany produkt kosztuje 86 zimbabwańskich bondów. I według przelicznika w sklepie 86 to $1. I skoro płacicie za coś 86 bondów, nie macie bondów, pani mówi, poproszę $1. Wy dajecie dolara, jest gitarka. Ale jeżeli idziecie do innego sklepu, w innej sieci na przykład, i pytacie, przepraszam, ile to kosztuje? Oni mówią, $1. No i wy macie w głowie, okej, okay, no to będzie 86 bondów, prawda? Dajecie im 86 bondów, a oni mówią, nie, nie, to jest 150. Ale wy mówicie, jak to 150? No $1 to 150. I tak to właśnie funkcjonuje. W tym markecie, w którym było 86 za dolara, pod marketem stoją ludzie, którzy mówią, dobra, ja dam ci 110 za $1, bo wiedzą, że niedługo to będzie kosztowało 130, 150, 200 lub nawet 300 i ta waluta nie będzie nic warta. I tutaj się nasuwa pytanie, czy spodziewałem się takich cen? Teoretycznie tak, byłem przekonany, że będzie drogo w Afryce i mniej więcej mój budżet się utrzymuje na takim stopniu, jaki sobie na początku
gdzieś tam, wiecie, zaplanowałem w głowie. Na chwilę obecną jest mniej jak 140 zł na dzień, wliczając to wszystkie atrakcje, loty, wizy, testy. Więc wydaje mi się, że całkiem to jest przyzwoity poziom trzymania gotóweczki. A na przykład ceny niektórych noclegów, słuchajcie, są przesadzone. I powiedzmy, pierwsza nocka nasza w Zimbabwe, w miejscowości Harare, podjeżdżamy do hostelu, guest house'u, tak? Pytamy, słuchajcie, ile za dobę się celicie? Oni mówią $35. Pytamy, czy jest internet? Tak jest. Ale działa? Nie, nie działa. I tak było praktycznie w każdej miejscowości. Wszędzie jest. Wszędzie wam powiedzą, że internet jest. Tylko dzisiaj coś się stało i nie działa. Dodatkowo. Słuchajcie, myślałem się troszkę przemieścić, bo niestety dziecko tam krzyczało, płakało, nie chciałem, żeby przeszkadzało wam to w oglądaniu. No i internet jest, ale nie działa. Prysznic jest, no ale niekoniecznie leci z niego woda. A jak leci, to leci tylko zimna. Albo jest jakaś tam wanna, ale nie ma prysznica, więc musicie sobie nalać do wiaderka zimnej wody i się tym spłukać. Więc takie są uroki niektórych, mówię, niektórych, słuchajcie, miast i krajów Afryki. Dodatkowo, wiadomo, jeżeli macie możliwość wydania więcej pieniędzy, to znajdziecie coś lepszego, ale moim zdaniem na przykład $60 za jakikolwiek nocleg, aby się przespać, to jest bardzo dużo. Więc Zimbabwe jest takim krajem, który mnie mocno zszokował, jeżeli chodzi o pieniądze. O to, jak ciężko jest wybrać pieniądze z bankomatu i jak duże są kolejki, aby w ogóle stanąć do bankomatu, a limitem na przykład tygodniowym na jedną kartę, który wam przysługuje, to $20. Więc słuchajcie, te pieniądze na dobrą sprawę idą w jeden dzień. Ludzie używają dolarów, starają się płacić dolarami, ale mówię, ceny szokowały. Cena na przykład całego kurczaka w jakiejś tam zwykłej knajpce kosztowała $16. Słuchajcie, w Polsce takiego kurczaka jest za około 20-25 zł, bym powiedział, ale $60 to jest bardzo, bardzo dużo. Jakie są też problemy przy przekraczaniu granic, to mówiłem, że do niektórych krajów można wjechać, a do niektórych niekoniecznie. Jest ten delikatny problem. Wszystko zależy od tego, jak rządzony jest dany kraj w danym momencie. Te, słuchajcie, regulacje zmieniają się dosłownie co kilka dni, co tydzień są jakieś nowe obostrzenia, trzeba to, trzeba tamto, trzeba takie dokumenty. Bardzo dużo takich rzeczy, które gdzieś tam są w stanie utrzeć nosa podróżnikowi. Tak na przykład teraz czekamy, słuchajcie, już 6 dni, żeby otrzymać wizę i czekamy jeszcze 2 dni, bo wtedy to będzie podobno maksymalny termin oczekiwania na wizę. Jeżeli wiedziałbym, że tak to będzie wyglądało, złożyłbym wniosek wcześniej, ale człowiek uczy się na błędach, nie jesteśmy jasnowidzami, nie wiedziałem wszystkiego. Mówię, to jest trochę przykre, że też na każdym, w każdym kraju, na każdej granicy trzeba opłacić wizę. Mniej więcej jest to plus minus $50. Więc słuchajcie, za każdym razem musicie zrobić test, który kosztuje mniej więcej około 70 plus wiza 50, to jest $120. Są kraje bardzo małe, takie jak na przykład Malawi, albo Rwanda, lub Uganda. To są kraje, które naprawdę są się w stanie przepękać w 5, 6, 7 dni. I trzy kraje możecie zrobić w ciągu jednego miesiąca. I słuchajcie, teraz za każdym razem zróbcie test, za każdym razem zapłaćcie za wizę i wam wychodzi dodatkowe na przykład $300 w ciągu jednego miesiąca. To jest naprawdę dużo, muszę powiedzieć. Więcej krajów tutaj wymaga wizy, jak na przykład w Azji lub w Ameryce Południowej. Tam mamy bardzo wygodnie, przekraczamy po prostu granicę i do większości krajów jesteśmy w stanie wjechać bez żadnej wizy. A teraz pora odpowiedzieć na wasze pytania z Instagrama. Tutaj pytanie, które w sumie wiedziałem, że się pojawi, czyli najładniejsze panie w Afryce są z, i tutaj należałoby podać nazwę kraju. Słuchajcie, ciężko jest mi powiedzieć, bo na dobrą sprawę nie jestem chyba w Afryce tak długo, żeby, nie wiem, powiedzieć wam, która dziewczyna jest z jakiego kraju, w sensie patrząc, nie wiem, na odcień skóry na przykład, albo na to, jak wygląda twarz. W Azji było mi łatwiej, byłem po czasie w stanie powiedzieć, o, tu ktoś jest z Filipin, tu ktoś jest na przykład z Tajlandii, ale łącznie w
Azji Południowo-Wschodniej spędziłem ponad rok czasu we wszystkich krajach i w Ameryce Południowej na przykład plus tam centralnej spędziłem 7 miesięcy, więc też teoretycznie było mi łatwiej. Tutaj w Afryce kompletnie się nie orientuję, ale jestem w stanie, chciałem powiedzieć, że w RPA, ale w RPA, słuchajcie, jest miks kobiet z ludzi w ogóle z całej Afryki. No i teraz pora odpowiedzieć sobie, moi drodzy, na jedno z ważniejszych pytań: Zambia czy Zimbabwe? I szczerze mówiąc, gdybym miał wybierać, Zimbabwe, pomimo że jest droższe, wydaje się opcją ciekawszą. Ma chyba więcej do zaoferowania, ponieważ wodospady Victoria Falls od strony Zimbabwe są podobno ładniejsze. Dodatkowo wielkie ruiny Zimbabwe, no i kraj jest mniejszy, łatwiej się go, mi się wydaje, wiecie, objechać szybciej. Zambia jest dużym krajem, naprawdę, powiem wam, rozległym. Stąd do Tanzanii to jest jakieś 1000 chyba kilometrów, jak nie więcej, jak nie 1100. I jeszcze stąd jest, słuchajcie, jakieś 400 chyba do Livingstone na południe, więc kraj jest duży. I oprócz tutaj tych wodospadów, no mało jest do zaoferowania. Na górze są jeszcze jakieś wodospady, ale to jest około 20 kilku godzin jazdy samochodem, żeby tam dojechać. Dodatkowo jest też takiego jak migracja nietoperzy, mówiłem na jednym z moich filmów, ale słuchajcie, to się odbywa tylko raz do roku, wrzesień, październik, tego więcej nie ma. Czyli przyjeżdżacie do Zambii, robicie sobie Victoria Falls, no w sumie robiliśmy tą wioskę jeszcze Mukuni, gdzie były plemiona i to tyle, ale mówię, jeżeli miałbym wybierać między tymi dwoma, chyba wybrałbym Zimbabwe, pomimo że jest droższe, to i tak by chyba padło na to. Słuchajcie, przedostatni vlog z Zambii. Ktoś napisał: i tak najlepsza Kolumbia była morda. Słuchajcie, Kolumbia była ogromnym zaskoczeniem podróżniczym, moim zdaniem. Stawiałbym w top 3 chyba ostatnich moich podróży. Naprawdę działo się bardzo dużo, było bardzo tanio, było bardzo fajnie. Ale teraz jesteśmy w Afryce i pora dalej kontynuować temat Afryki. Pytanie od Mikołaja. Czy bezpiecznie jest jechać przez Sudan Południowy i San Sudan, a jeśli tak, to czym? Wczoraj dostaliśmy informację, że można pojechać do Sudanu Południowego przez Ugandę, ale później należy się z tego Sudanu, przepraszam, Południowego cofnąć chyba do Ugandy i do Kenii, a dopiero później można wjeżdżać do Etiopii, bo tam podobno nie ma takiej granicy, wiecie, lądowej typowej. Po prostu trzeba zrobić sobie wizę w Nairobi albo w Mombasie, w ambasadzie, i dopiero można przekraczać granicę. Tam są jakieś plemiona, które pomagają chyba przy przekraczaniu granic, które trzymają, że tak powiem, w ręce swoje regiony, i nie ma takiej typowej granicy, podobno, tak się dowiedziałem. I niby jest ok, no znam osoby, które były w ostatnim czasie, więc trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że za około miesiąca się okaże, czy będziemy przez te kraje przejeżdżać. Jak z tym wyjazdem do Malawi? Czekam na vlogi. No słuchajcie, dzisiaj jest szósty dzień, tak, szósty chyba, gdzie czekamy na wizę, jesteśmy już tutaj tydzień, więc no powiem wam, troszkę to denerwuje. Ktoś powie, no mogłeś jechać do Tanzanii. Pojechałbym do Tanzanii, to później wysypałaby się lawina komentarzy: o kurwa, taki podróżnik nawet nie potrafił poczekać. No i zawsze się ktoś znajdzie. No ja chcę czekać, bo jeśli dostanę oficjalną odmowę, jadę do Tanzanii. Ale dopóki tej odmowy nie dostanę, to się tutaj postanowiliśmy. Siedzimy do czwartku, bo to jest ich, że tak powiem, ostatnia szansa, żeby nam wysłać cokolwiek. Czemu nie podróżujecie po kraju, oczekując na wizę? Już odpowiadam z prostej przyczyny. Bo jeśli dostałbym wizę, to musiałbym się zaraz wrócić do Lusaki, bo jeśli pojedziemy w stronę już Malawi, bo teoretycznie moglibyśmy sobie pojechać w stronę Malawi i czekać tam na tą wizę, ale jeśli chcielibyśmy wykonać Dawida, tak zwanego z nosa, to albo trzeba wrócić do Lusaki, albo trzeba zapłacić tam dwa razy tyle.
Więc to są, słuchajcie, kolejne duże, duże koszta. Myślę, że byłaby jakaś klinika, ale dowiedziałem się, że wszystko i tak, jak się wykonuje gdzie indziej Dawida, to i tak czy siak idzie do Lusaki i się czeka dłużej, plus się dwa razy płaci. Dodatkowo te atrakcje, które, tak jak mówiłem, nietoperze i tam jakieś wodospady, są, słuchajcie, jakieś, o tam, ponad 1000 km stąd. Czyli jeśli pojechałbym tam, te 1000 km to, słuchajcie, jest dystans jak z, nie wiem, Berlina do Paryża strzelam. Więc sobie wyobraźcie, że mieszkacie sobie w Berlinie, jedziecie sobie do Paryża, a za dwa dni, jak dostaniecie wizę, musicie być w Bieszczadach. No i trzeba, wiecie, się cofnąć. To nie ma tak, że sobie zapłacicie za samolot 100 zł i polecicie. Afryka jest droga, jeżeli chodzi o transport lotniczy i trzeba mieć to na uwadze. Mówię, jeżeli pojechalibyśmy do góry, jestem przekonany, że nie chciałoby mi się później 3 dni wracać, bo te 1000 km to nie jest tak, jak mówię, że sobie wsiądziecie w pociąg czy w samochód i na strzała pojedziecie po kraju. To naprawdę tutaj męczy. I często trzeba się wracać gdzieś tam do dużych miast, bo po prostu nie ma dróg. Czy pojechałbyś jeszcze raz w przyszłości do tego kraju? Myślę, że tu jest mowa o Malawi, o Zambii. Myślę, że tak, chociaż mówię, jakbym wiedział wcześniej, że ten proces będzie taki, jaki jest, złożyłbym wizę, będąc już nawet, nie wiem, w RPA, albo złożyłbym wizę w Zimbabwe, żeby wiedzieć, na czym stoję. Teraz jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenie i do kolejnych krajów, do których będziemy wjeżdżać, czyli istnieje coś takiego jak East African Visa, czyli to jest wjazd do 3 krajów za 100 dolarów i w tym jest Uganda, Rwanda i Kenia i słuchajcie, można wjeżdżać wielokrotnie przez 3 miesiące do tych krajów, co jest moim zdaniem lepszą opcją, bo każdy ten kraj osobno kosztowałby 50 dolarów. Jeśli chcielibyście się cofnąć wyjeżdżając z kraju, to musicie jeszcze raz, słuchajcie, zabulić pieniążki, więc taka wiza, tak jak mówię, East African Visa jest całkiem spoko opcją i tu jeszcze jest taka wiza, która nazywa się KAZA, tak, KAZA Visa, to jest wiza wjazd Zimbabwe, Zambia chyba i Botswana, ale tylko na niektórych przejściach granicznych, nie na wszystkich to, słuchajcie, działa. I pytanie ostatnie, które mnie w sumie zaintrygowało. Czy to, co pokazują w telewizji, w wiadomościach o Zimbabwe, można zestawić z tym, co tam się dzieje naprawdę? I kurczę, nie wiem na dobrą sprawę, co pokazują w mediach mainstreamowych na temat Zimbabwe. Wydaje mi się, że może być mocno, mocno naciągane, bo już byłem w wielu miejscach, w których pokazywali, że panują pewne standardy dotyczące Dawida i jego różnych odmian, a tak naprawdę nic takiego się nie działo. Nie wiem, czy telewizji, a wydaje mi się, że ludzie są głupi i nie wiem, nie uda im się zdobyć takich informacji, przecież wszędzie Polacy żyją na całym świecie, nie tylko Polacy, można sobie wejść w internet, wypisać, ale raczej to wiadomo, jest takich ludzi, którzy wierzą we wszystko puszczane i mówię, no póki co w większości rzeczy, które pokazywali mi podczas mojej podróży, to co się dzieje na świecie, to była jedna wielka ściema, więc ja nawet nie oglądam żadnych wiadomości, ani takich rzeczy, które gdzieś tam, nie wiem, mogą sprawiać, że będę myślał inaczej. Ja mam swój rozum, jestem w podróży, jestem w stanie sam doświadczyć tego, co aktualnie się dzieje na świecie. To, co jest pokazywane, to, co ja widzę i w sumie to mnie interesuje. To, co pokazują w mediach, niekoniecznie. Nie wiem, dlaczego to robią. Manipulacja może, nie interesuje mnie to kompletnie. Mam nadzieję, że wy macie swój rozum i jesteście w stanie oddzielić jedno od drugiego. Więc to taki, słuchajcie, mały przekaz podprogowy dzisiaj się tutaj wkradł. 6-dniowe oczekiwanie na wizę jest delikatnie irytujące plus męczące, ale słuchajcie, zostały 2 ostatnie dni. Dzisiaj i jutro. I wszyscy razem w tym będziemy, wytrwamy. Będzie można oczywiście wspólnie opuścić Zambię, która troszkę mnie zwiesiła. No ale życie. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym vlogu, pewnie ostatnim z Zambii, a później dalej.
Miejmy nadzieję, że Malawi trzymajcie kciuki. Do zobaczyska, hej.